Suchy Leśne według Manfreda. Akcja, która miała miejsce we Wrocławiu Muzeum Historycznym w 1997 roku. Jakby cały pomysł na tę wystawę to jest, polega na tym, że ja pokazuję dokumentację, plus odwołuję się też, próbuję zbudować jakby niezależne obiekty, które opowiadają o tym wydarzeniu, które miało miejsce w tym wypadku 23 lata temu. Stały tam drzewa, 9 drzew na cokołach z lodu. Kiedy lód zaczął się topić, te drzewa zaczęły się poruszać i tak jak las irlandzki zaczęły podchodzić w naszej wyobraźni pod zamek Dunsinane, w którym rezydował magnat. A odgłosy poruszającego się lasu wyładowały przeróżne maszynerie.